Zapraszam serdecznie teraz pana profesora Rafała Kurzałę z wystąpieniem na temat zdrowie dzieci po in vitro i innych metodach wspomaganego rozrodu. Pan profesor Rafał Kurzawa jest kierownikiem Kliniki Medycyny Rozrodu i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Pełni funkcję przewodniczącego sekcji płodności i niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Zapraszam serdecznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, ostatni to jest slajd, który zrobiłem 20 minut temu. Ja nie jestem w stanie zrozumieć jednej rzeczy. Dlaczego wierzącym potrzebne są dodatkowe argumenty do tego, by tę metodę zapłodnienia pozaustrojowego zanegować? Te dodatkowe argumenty pochodzą z bardzo różnych źródeł. Źródłem mogą być wypowiedzi księży, mogą być wypowiedzi naukowców, które są pozbawione istotnego kontekstu naukowego i opinia publiczna może być wprowadzona w błąd poprzez informacje, które tak naprawdę są półprawdą. Jak to jest? Jedni mówią, że dzieci są po leczeniu płodności zdrowe, inni mówią, że dzieci po leczeniu niepłodności, po leczeniu niepłodności są chore. O co chodzi? A wszyscy powołują się bardzo często na bardzo podobne, a właściwie na te same opracowania naukowe. To jest opracowanie, które zawiera już piśmiennictwo. Piśmiennictwo, które ja Państwu też pokazuję i na podstawie tego piśmiennictwa Państwu udowodnię, że dzieci urodzone po leczeniu niepłodności są zdrowe. Najnowsze publikacje, bardzo dobre publikacje, pochodzą z 2013 roku z New England Journal of Medicine oraz z Human Reproduction. Ale po kolei. Mamy ponad 5 milionów dzieci po zapłodnieniu pozaustrojowym. Rocznie rodzi się już kilkaset tysięcy, w różnych krajach od kilku do kilku procent. Takim krajem, w którym najwięcej rodzi się dzieci po zapłodnieniu pozaustrojowym, jest Izrael. Polska jest krajem, w którym rodzi się dzieci po in vitro najmniej w Europie. Około 0,3% naszej populacji dzieci to po in vitro. Jaki jest grzech pierworodny in vitro? No, to jest działanie empiryczne. Ono nigdy nie było tak badane, jak powinno być zbadane, a mogłoby być zbadane może teraz, czy narzucono by pewne standardy przeprowadzenia takiego badania, zanim in vitro byłoby wprowadzone do codziennej praktyki. Nie było badań prospektywnych, randomizowanych in vitro, czy ono jest skuteczne, czy jest bezpieczne. No jak można zresztą ocenić bezpieczeństwo in vitro, jeżeli jedynym outcome measure, czyli tym takim parametrem, który nas interesuje, to jest to, czy rodzi się dziecko, czy to dziecko jest zdrowe, ale samo dziecko to za mało. My powinniśmy wiedzieć, czy to dziecko rozwija się prawidłowo i czy umiera z takich samych przyczyn, jak na przykład te dzieci, które się urodziły w sposób naturalny. Więc z uwagi na tę naturę problemu, dobrych badań, które by potwierdziły w 100%, jacy są ludzie po in vitro, w praktyce przeprowadzić się po prostu nie da. Jakie są wątpliwości i problemy? No takie jak na tym przezroczu. Czy są powikłania perinatologiczne, czy są neonatologiczne, jaka jest śmiertelność okołoporodowa, wady wrodzone, nowotwory, imprinting. Jest mnóstwo znaków zapytania, które powinny być konsekwentnie wyjaśniane, a te pojęcia są bardzo często jeszcze, żeby było ciekawiej, w tej debacie społecznej mieszane, wrzucane do jednego worka. Nie wiadomo tak naprawdę, o czym rozmawiamy. No więc co powinniśmy tak naprawdę zapamiętać z tego elementu, który dotyczy jakości leczenia dla nas najistotniejszej, czyli tego, czy dziecko po leczeniu niepłodności jest zdrowe, czy nie. Proszę Państwa, najstarsze dziecko po zapłodnieniu pozaustrojowym metodą klasyczną ma 35 lat, po metodzie ICSI 23 lata. I tutaj ja też zajmę pozycję troszeczkę sceptyczną. Nikt nie ma prawa w chwili obecnej powiedzieć, że jest to metoda, która daje pełne bezpieczeństwo genetyczne. I my jako środowisko nigdy tak nie mówimy. Zgadza się? My musimy poczekać, aż będą pokolenia następne, aż się będą rodzić dzieci urodzone po in vitro. Będziemy obserwować, co się z tymi dziećmi dzieje, żeby można było powiedzieć, że to jest metoda w pełni bezpieczna. Ale z drugiej strony przecież zachodzą w ciąże kobiety po leczeniu chorób nowotworowych, dochodzą do wieku dojrzałości płciowej, mogą zajść w ciążę, a niektóre z chorób nowotworowych mają podłoże genetyczne. Nowoczesna technologia zawsze będzie niosła z sobą jakieś ryzyko propagacji jakichś cech
genetycznych predysponujących do chorób. To jest cena postępu. Jeżeli kobieta chora na padaczkę zajdzie w ciążę w sposób naturalny, przyjmując leki przeciwpadaczkowe w czasie ciąży, bo musi je przyjmować, urodzi dziecko, to ryzyko wystąpienia wady rozwojowej u tego dziecka jest oceniane na około 8-9%. To samo z cukrzycą. Jest większe niż ryzyko populacyjne. W naturze wiek rodzącej w Polsce 28 lat, ryzyko ciąży wielopłodowej 1%, a czas do zajścia w ciąży 9 miesięcy. Po leczeniu niepłodności niezależnie od metody, tak? Wiek rodzącej 33 lata, ryzyko ciąży wielopłodowej kilkadziesiąt procent, czas do zajścia w ciąży 36 miesięcy. Dlatego częstość występowania wad w populacji ludzi z problemami niepłodności jest 1,5 razy większa niż w populacji kontrolnej, populacji ogólnej. Ale to jest półprawda, bo ja ten fakt mogę Państwu teraz przekazać, powiedzieć i skończyć wykład. I dam argumenty przeciwnikom metody. Tylko to jest półprawda, bo nie ma kontekstu, a kontekst to co stanowi grupę kontrolną. Grupą kontrolną są zdrowi ludzie. A te 4,5% to jest ryzyko występowania wad w populacji ludzi z niepłodnością, a nie tylko po zapłodnieniu pozaustrojowym. Czemu te dzieci są zdrowe jednak? Dlatego, że my powinniśmy wyciągać wnioski z bardzo dobrych danych pochodzących tak naprawdę z rejestrów kontrolujących stan zdrowia dzieci urodzonych po leczeniu niepłodności. I takie rejestry są prowadzone w Stanach Zjednoczonych, w krajach skandynawskich, w Australii. 500 tysięcy, 5 milionów. O co tutaj mi chodzi? 5 przykładów, 500 tysięcy dzieci wziętych do analizy spośród 5 miliona dzieci urodzonych po metodzie zapłodnienia pozaustrojowego. Rejestry Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej dotyczące ciąży wielopłodowej. To już było mówione wcześniej, się nie będę powtarzać. Proszę Państwa, po leczeniu niepłodności mamy 7-krotny wzrost ryzyka porodu przed 32 tygodniem ciąży, wzrost ryzyka niskiej masy urodzeniowej, 2-krotny wzrost ryzyka umieralności okołoporodowej po in vitro. Taki jest fakt, ale znowu to jest fakt, który jest suchym faktem. Jaki jest kontekst? Kontekst jest taki, że 20% dzieci urodzonych po leczeniu niepłodności metodą in vitro to są dzieci urodzone z ciąż wielopłodowych, a ciąża wielopłodowa jest podstawowym czynnikiem ryzyka występowania wszelkiego rodzaju powikłań. To jest jedna rzecz. Czy my się z tego możemy cieszyć i w ten sposób się tłumaczyć? Nie. My powinniśmy ograniczyć fakt występowania ciąż wielopłodowych poprzez przenoszenie pojedynczego zarodka. Ale drugi istotny element jest taki, że więcej ciąż wielopłodowych, i to było powiedziane, ale uważam, że jest to ważne, że należy to powtórzyć, bierze się z niekontrolowanego leczenia cytrynianem na przykład klomifenu i puszczenia pary z zadaniem zróbcie sobie dziecko w domu albo wykonanie inseminacji domacicznej. Generatorem wad ciąż wielopłodowych jest przede wszystkim niekontrolowane leczenie lekami stymulującymi jajeczkowanie u kobiet, u których nie wykonuje się zapłodnienia pozaustrojowego. To jest główny populacyjny czynnik ryzyka jatrogennej ciąży wielopłodowej. A to są odsetki ciąż wielopłodowych po zapłodnieniu pozaustrojowym. Proszę zwrócić uwagę na Belgię i na Szwecję. To są kraje, w których istnieją regulacje promujące transfer pojedynczego zarodka. W jaki sposób to wpływa na ograniczenie ryzyka występowania ciąż wielopłodowych? Program ministerialny narzuca transfer pojedynczego zarodka. Dwa. Rejestry amerykańskie dotyczące już teraz poważnych wad rozwojowych. To jest trudne badanie, opowiem krótko o co chodzi. Badanie kontrolowane, kohortowe. Populacja dzieci z wadami rozwojowymi, z tej populacji dzieci, które się urodziły w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego. 2,4%. Grupa kontrolna to są kobiety, które urodziły zdrowe dzieci i w zdrowej populacji po in vitro tylko 1,1% w tym badaniu. Wydaje się zatem, że 2-krotny wzrost występowania poważnych wad rozwojowych po zapłodnieniu pozaustrojowym. No, ale jeżeli weźmiemy i poddamy takiej samej analizie populację po leczeniu na przykład cytrynianem klomifenu, to jest populacja niepłodna, mamy dokładnie takie same wyniki. I co się okazuje? Po in vitro w tym badaniu 2,4%
poważne wady rozwojowe, a podcytrynianie klomifenu, czyli innej interwencji medycznej, też jest to lek dawany dla ludzi z problemami płodności, 2,3% bez in vitro. Jakie to są wady? To są te wady, które są między innymi opisywane w tym dokumencie episkopatu. Tylko kontekstu nie ma. Jest in vitro, a nie jest powiedziane, że inne metody też mogą powodować tego typu problemy, albo że nie metody, może to jest populacja, która jest po prostu narażona na większe ryzyko występowania tego typu wad. Rejestry australijskie, mega praca, proszę Państwa, wszystkie porody rejestrują w końcu. Spośród dzieci urodzonych w Australii 6163 w ciągu jednego roku po zapłodnieniu pozaustrojowym. Jeżeli się skoryguje dane dla wieku kobiety, skoryguje się dane pod kątem czasu trwania niepłodności, porównanie dwóch populacji wskazuje na to, że nie ma większego ryzyka występowania problemów zdrowotnych u dzieci po in vitro. To ryzyko względne to jest 1,07, ale przedział ufności taki jak na przezroczu od 0,9 do 1,26. Czyli czynnikiem ryzyka występowania wad, jeszcze raz jest to podkreślam, jest wiek kobiety i fakt niepłodności. Kolejne genialne badanie skandynawskie, a oni mają tam ciągle świetne pomysły, to jest, proszę Państwa, spośród 1,209,000 porodów w ogóle, analiza 8229 porodów po in vitro, ale w tym analiza 2500 porodów u kobiet, które mają jedno dziecko po in vitro, a drugie dziecko uzyskane w sposób naturalny w tym samym układzie partnerskim. No co może być lepszą grupą kontrolną? Jeżeli in vitro by było generatorem wad rozwojowych, to w tym rodzeństwie powinno występować więcej wad rozwojowych u tych dzieci, które się rodzą w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego. A brat, siostra poczęta naturalnie powinna być zdrowsza albo częstość wad powinna występować tam rzadziej. No i co się okazuje, nie chcę Państwa zadręczać danymi, jedyna różnica jaka jest, to jest różnica mówiąca o tym, że dziecko urodzone po zapłodnieniu pozaustrojowym przeciętnie mniej waży. To jest jedyna różnica. Żadnej innej różnicy nie stwierdzono. Ale to, że ono mniej waży, z dużym prawdopodobieństwem w chwili obecnej wiemy, jest wynikiem faktu wpływu indukcji jajeczkowania na endometrium, czyli w pewnym sensie może niewydolności łożyskowo-doczesnowej. I dane z Finlandii, bardzo fajne badanie. Powikłania okołoporodowe, a czas starania o ciążę. Tu w ogóle nie ma mowy o zapłodnieniu pozaustrojowym w tym badaniu. Ale jest sobie jeden szpital, dość odległym miejscu, gdzie ma bardzo określoną grupę pacjentów, którzy się leczą, a tam się leczą, bo nie mogą nigdzie indziej pojechać, bo Finlandia ma tę specyfikę. Ten szpital przyjął 17 tysięcy porodów. Przepraszam, jest szpitalem referencyjnym, który powoduje, że tam jest olbrzymia ilość porodów i analizie poddano 17 tysięcy porodów u par po wydłużonym okresie starań o naturalne zajście w ciążę. I proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, tu nie ma w ogóle słowa o zapłodnieniu pozaustrojowym. Im dłużej kobieta starała się o zajście w ciążę, tym było większe ryzyko nadciśnienia związanego z ciążą, częściej były wykonywane cięcia cesarskie, częściej występował poród przedwczesny, częściej występowały zjawiska niskiej masy urodzinowej noworodka i słaby był stan zdrowia po urodzeniu tego noworodka. Krótko mówiąc, znowu potwierdza się teza mówiąca o tym, że głównym czynnikiem ryzyka w tej populacji wad rozwojowych, złego stanu dziecka po porodzie jest po prostu fakt niepłodności. Podsumowanie takie jak tutaj. Jeżeli weźmiemy poważne problemy dotyczące zdrowia dziecka po urodzeniu, genetyczne problemy poważne, to ryzyko populacyjne jest gdzieś na poziomie 3%. Po leczeniu metodą in vitro około 4,5%. Ryzyko jest większe, ale jest takie same jak po innych metodach. Te dzieci po in vitro są trochę lżejsze, co może wynikać z faktu problemów związanych z implantacją. I tu jest ciekawostka, skuteczność in vitro po mrożeniu zarodków w tej chwili jest większa i lepsza niż po cyklach świeżych, co może sugerować, że ten problem endometrium jest czynnikiem bardzo istotnym,
Dlatego, że transfery zarodków po rozmrożeniu wykonywane są na cyklach naturalnych, bez indukcji stymulacji jajeczkowania. Na przykład są takie kraje Dalekiego Wschodu w tej chwili, gdzie praktycznie standardem jest polityka tak zwana freeze all, polegająca na tym, że są zamrażane wszystkie zarodki w cyklu stymulowanym, a transfery są robione pojedynczego zarodka po rozmrożeniu. To jest praktycznie standard w Japonii. No a dla tych, którzy chcą się posiłkować danymi bez kontekstu, to spójrzmy na drugą stronę, albo zobaczmy, jak bardzo pusta jest ta szklanka, albo jak bardzo pełna. Proszę zwrócić uwagę, to są zdrowe dzieci urodzone po leczeniu niepłodności i po in vitro. My się skupiamy na 4,5%, ale 95,5% to są zdrowe dzieci. A ci ludzie, którzy mają problem z płodnością, nawet jeżeli to ryzyko względne, nie mają prawa zajść w ciążę w sposób naturalny w wyniku interwencji chirurgicznej, w wyniku interwencji farmakologicznej czy w wyniku in vitro, tylko dlatego, że jest większe ryzyko występowania wad rozwojowych u tych dzieci o 1,5-krotnie w stosunku do reszty. Ja nie rozumiem tej argumentacji. Zatem Bartek po in vitro, Sławek spontanicznie, czy Leszek po innej interwencji, na przykład laparoskopii, stymulacji, oni dokładnie są tak samo, proszę Państwa, zdrowi. Dokładnie tak samo są zdrowi. I kolejna bardzo ważna informacja, że jedynym krokiem, który tak naprawdę zwiększa bezpieczeństwo dzieci po in vitro, to jest zwiększenie dostępności do leczenia i większa kontrola nad tym, co my robimy. Jeżeli się zwiększa dostępność, jest płatnik publiczny, tak jak teraz płatnikiem publicznym będzie Ministerstwo Zdrowia, to ten fakt już powoduje zwiększenie przede wszystkim nadzoru nad leczeniem, zwiększa się bezpieczeństwo leczenia, tak? I równocześnie maleją powikłania i maleją koszty systemowe leczenia powikłań. Ja jestem przekonany, że wydanie tych 200 iluś milionów na zapłodnienie pozaustrojowe spłaci się poprzez fakt zmniejszonych kosztów związanych z leczeniem powikłań neonatologicznych ciąż wielopłodowych po leczeniu in vitro, wtedy, kiedy są wykonywane transfery dwóch i trzech zarodków. Bo koszt leczenia jednej ciąży wcześniaczej, noworodka, koszty neonatologiczne, noworodka, który się rodzi z ekstremalnie niską masą urodzeniową, może sięgać 600-800 tysięcy złotych. Czyli jeżeli pacjentka z ciąży trojaczej urodzi dzieci o wadze urodzeniowej około 600 gram, to płatnik publiczny płaci za to, nawet może zapłaci za to około miliona, żeby te dzieci uratować. Już nie mówiąc o następstwach długoterminowych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie profesorze.